przed Sejmem. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 47 porządku dziennego, przedstawiony przez Prezydium Sejmu, projekt uchwały upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, druk nr 3800. Proszę panie i panów posłów o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 niemieckie lotnictwo bez ostrzeżenia zaatakowało Wieluń. Kilka minut później niemiecki pancernik szkoleniowy Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte w Gdańsku. Wydarzenia te wraz z wypowiedzeniem wojny Niemcom przez Anglię i Francję oraz atakiem Związku Sowieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku rozpoczęły II wojnę światową. Była to największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku, a w Europie do 8 maja 1945 roku. Działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym ponad 100 milionów ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Druga wojna światowa spowodowała bezmiar ludzkich cierpień. Polska była krajem, gdzie skala zniszczeń materialnych w dziedzinie dóbr kultury, ale również w strukturze społecznej była ogromna. Polacy poddani zostali licznym represjom, takim jak egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miało to miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego. Na okupowanym terytorium Polski Niemcy utworzyli obozy koncentracyjne, miejsca, w których dokonywano na niespotykaną wcześniej skalę masowej eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego, ale również Polaków oraz wielu innych narodów. Polacy walczyli z wrogami w kampanii wrześniowej w obronie swojej ojczyzny, a później na prawie wszystkich frontach świata. Podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji budowali struktury polskiego państwa podziemnego oraz chwytali za broń, aby wyzwolić się od najeźdźców. W pamięci pokoleń, jako symbol polskiego dążenia do wolności, pozostanie Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej czci pamięć obrońców ojczyzny oraz wszystkich żołnierzy i cywilów poległych i zamordowanych w latach 1939-1945. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały przez aklamację. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.